Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marianczalo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną partię. Piękną, emocjonującą partię z 1958 roku, która miała miejsce w Warnie i była rozegrana pomiędzy takimi szachistami jak Milko Bobocow, a był to, moi drodzy, szachista, wyobraźcie sobie, bułgarski arcymisz, bardzo silnie w tamtym czasie grający, natomiast jego rywalem jest. Michał Tal, bliżej znany jako czarodziej z Rygi. Czy zaczaruje, czy zatańczy? Zobaczymy. Moi drodzy, Milko Bobocow e, ma tutaj birki koloru białego i decyduje się rozpocząć tę partię ruchem D4. Mamy skoczek F6 ze strony czarnego, C4, G6, poskoczek C3, goniec G7. Wygląda na to, że będzie grana obrona królewsko-indyjska ze strony czarnego. E4, bo białe mogły po prostu. D6 w tym miejscu. Plan taki jest czarnego, aby tutaj zroszować szybciutko na skrzydle królewskim, zagrać być może skoczkiem z B na D7 i uderzyć w centrum w pewnym dogodnym momencie poprzez ruch E5 albo C5. Tak się grywa, moi drodzy. Tutaj mamy F3 ze strony białego, wariant Samisha w obronie królewsko-indyjskiej. No białe tworzą bardzo fajne, można powiedzieć, że potężne centrum. No i być może ten ruch przygotowuje również jakieś pchnięcie G4. Po ewentualnej długiej roszadzie, piony mogą ruszyć na czarnego monarcha. Jak będzie w partii? Zobaczymy. Czarne ruszują. Michał Ital umieścił swojego króla w bezpiecznym położeniu. Skoczek ge2 i c5 tak naprawdę pada w partii. e5, jak najbardziej y, też grywalne posunięcie, jak najbardziej też popularne. c5, tutaj oczywiście również możemy atakować centrum poprzez ruch y, pionem z kolumny c goniec e3, pobronił piona dodatkowo, wyprowadził mleko figurę do gry, skoczek bd7 i teraz hetman d2 manifestowane jest tutaj to, że być może biały będą ruszować na skrzydle królewskim, przepraszam, hetmańskim oczywiście miałem na myśli, z planem oczywiście jakimś g4, h4 taka jazda w starym, gangsterskim stylu, później jakaś wymiana czarnopolowych gońców, osłabienie pozycji czarnego króla, no i dobranie się mu do skóry no oczywiście to jest koncepcja białego ale biały musi zderzyć się tutaj z rzeczywistością i z tym, co czarne będą również planowały. Jak myślicie, co grają teraz czarne? No, czarne zapewne układają plan ataku na przeciwległym skrzydle, czyli gdzieś tutaj na skrzydle hetmańskim. Grają A6 z koncepcją zaraz B5, Hetman A5, być może Hetman A5, później B5 i tutaj ustawianiu swoich ciężkich figur gdzieś tutaj na linii C i B takie koncepcje jak najbardziej pojawiają się długa roszada ze strony mojej Milko Bobcowicza, czy dobrze to wymieniłem czy nie, to jest nieistotne hetman A5, hetman już wdziela się moi drodzy tutaj na skrzydle hetman, na skrzydło hetmańskie, gdzie będzie bardzo aktywny w tym momencie król B1 profilaktyczny ruch, który często występuje w tych pozycjach, żeby król tutaj był bezpieczniejszy i bronił pola A2 po tym jakby skoczek tutaj z C3 gdzieś e, odszedł po prostu w tym momencie, moi drodzy, b5, no rozpychają się, bo mogą czarne i teraz ciekawy ruch, ciekawe posunięcie, skoczek d5, propozycja wymiany hetmanów i wygląda na to, że albo hetman, moi drodzy, d8, bo wisi przy okazji ten punkt, jak widzicie, albo hetman d8, albo lanie hetmana. Jeżeli Michał Tal zlałby hetmana, moi drodzy, na d2, to zamiast odbijać go od razu, czy to wieżą, czy gońcem, mają jeszcze takie wtrącone posunięcie białe. Widzicie, o co chodzi? Skoczek a 7 z szachem, leci pion. Król H8 i dopiero goniec bije D2, bądź też wieża bije D2. Więc tutaj tak naprawdę w tym wariancie biały stoi nieźle. Michał Tal nie pozwoli swojemu przeciwnikowi stać nieźle. Jak myślicie? Teraz chwila dla Was, moi drodzy. Chwila, chwila dla fotoreporterów. Co byście zagrali w tym momencie? Nie jest to łatwy ruch do znalezienia? Michał Tal, jak to ma w zwyczaju, znowu namieszał na szachownicy. On, moi drodzy, zagrał Skoczek bije T5, wyobraźcie sobie, że oddał Hetmana, który jest na A5, no zapewne Milko Bobocow z, tutaj, no nie mógł powstrzymać swojego entuzjazmu, biorąc tego Hetmana na A5, aż mu się zapewne ręce zatrzęsły, natomiast no, Michał Tal idzie dalej, tak? bierze kolejną lekką figurę, bije gońca na E3. No ale czy to wystarczy? Zostany, oddany został Hetman, a wzięte zostały tylko dwie lekkie figury, być może to nie wystarczy, ale no zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Wieża podbicie, moi drodzy, jak widzicie tutaj na D1, trzeba tu wieżę gdzieś odejść. Tutaj białe wieża C1, no ale skoczek bije teraz C4. A tak jest na hetmana, moi drodzy. I tak naprawdę ten hetman mógłby gdzieś tutaj odejść na E1 z powrotem, chociaż to są takie jakby straty tempa, dlatego też yy, białe postanowiły zagrać ciekawie postanowił oddać jakość, zwrócić troszeczkę materiału czarnemu, uprościć sprawę, tak? wyeliminować z gry tego niebezpiecznego skoczka, który tutaj może wiele namocić i po prostu zabiły na c4 wieżą moi drodzy. To zostało oczywiście odbite, B bije c4 i teraz skoczek c1, skoczek będzie zaraz przegrupowywany, jak zapewne domyślacie się, ale Michał Tal w tym momencie już aktywnie wieża b8. Jeżeli nie mamy Hetmana, to no, no, nasze bierki muszą bardzo dobrze współpracować ze sobą, muszą być bardzo dobrze skoordynowane. W innym wypadku będzie nam groziła śmierć poprzez utonięcie, oczywiście. W tym miejscu. Goniec, moi drodzy, bije c4, mógłby tak zagrać i tak zagrał biały, dlaczego by nie, odbił sobie po prostu piona, ale jak widać tutaj jest nacisk i goniec i wieża patrzą na punkt b2, no czarnego polowe, czarnopolowego gońca już białe nie mają. Po goniec bije c4, skoczek, moi drodzy, b6, a tak na gońca, trzeba tym gońcem gdzieś odejść, tak naprawdę ja spodziewałem się goniec bije a6, no taka odważna wersja językowa, goniec bije a6, załóżmy hetman bije a6, goniec bije d4, takie koncepcje pojawiały się jak najbardziej, Chociaż tak naprawdę chyba zabrakło troszeczkę jaj tutaj Milkowi, że tak powiem. No nie wiem co co nim kierowało, nie wziął tego, moi drodzy, tylko po tym ruchu skoczek B6 odszedł sobie gońcem na B3. Być może tego gońca chciał utrzymać na tej przekątnej, być może tego gońca chciał tutaj utrzymać w obronie króla, aby wieża bezpośrednio na tutaj B2 nie patrzyła no być może i dobra koncepcja, ciężko powiedzieć w tym momencie wisi pion na d4, czym go bijecie? pionem, moi drodzy, czy może gońcem? goniec bije d4, by zachować strukturę nienaganną pionów i być może umożliwić w dalszych tutaj planach, poczynaniach ruch c4 z atakiem na tego właśnie gońca są takie opcje, w tym momencie, moi drodzy, hetman d2 no hetman się wycofał, nie był tam aż tak bardzo aktywny nic nie atakował, być może teraz będzie brał udział w obronie króla i być może e, uniemożliwia to, tak jak też widzimy na diagramie szachowym, ruch C4, bo wisi wtedy goniec. Tak? Dlatego też szybciutko Tal gra gońcem na G7, i teraz ruch C4 już jak najbardziej w grę. Wchodzi. Skoczek E2, moi drodzy, aby pokryć te pola, jak widzicie, no i przy okazji, aby włączyć wieżę do gry, która no, na H1 stoi i niestety płacze, nie gra kompletnie. C4, jakbyście zapewne domyślali się, atak na gońca. Koniec, moi drodzy, C2 i teraz chwila pauzy dla Was. Jak myślicie, co Michał Tal w tym momencie zagrał? Co wyczarował? Jaki ruch jest tutaj kolejny u czarnego? W tym momencie pada agresywne C3. Atak na piona, atak na hetmana. I teraz można to pobić hetmanem, chociaż to jest głupota, no bo oczywiście odbity zostaje hetman. To można pobić skoczkiem i pionem. Wyobraźmy sobie, że odbiłyby to skoczkiem na C3. Białe. Tak nie było w partii, ale jakby było, to co by się stało, moi drodzy? Co by było, gdyby tak było? Oczywiście skoczek C4 jest nieprawdopodobna groźba, moi drodzy. Po hetman, załóżmy C1. Goniec bije C3, lepiej stają czarne w tym wariancie, natomiast jeżeli to zostałby zabite pionem, o la Boga, niedobrze, B bije C3, zwróćmy uwagę na to, że skoczek, znowu C4, jest wyrok, no jest szach, no i Hetman leci, moi drodzy, niestety. Oczywiście nie będziemy brać pod uwagę odbicia tego piona Hetmanem, dlatego też Hetman D3 w tym momencie. Co umożliwia dla Michała Tala huknięcie na B2, tak było w partii. CB, moi drodzy, B2, no pozycja nie jest już taka kolorowa dla białego, chociaż jakby nie było, ten hetman cały czas tutaj na szachownicy jeszcze zostaje. Skoczek D4, aby przerwać komunikację, moi drodzy, tego gońca, z tym punktem, i być może ten skoczek gdzieś będzie tutaj wchodził, tak, gnębił wieżę, atakował ten punkt E7, więc dlatego szybciutko goniec, moi drodzy, D7, żeby ograniczyć skoczka, goniec ustawił się względem skoczka, przy okazji wieża z F na C8 zmierza, rzecz jasna, wszystkie bierki muszą brać udział w batalii. Wieża D1, białe również idą tym tokiem myślenia, wszystkie bierki w grze muszą być, wieża F, C8, goniec, moi drodzy, B3, poprawienie pozycji gońca po raz kolejny, no i przy okazji tak naprawdę przytkanie, trochę przyhamowanie tej wieży z B. Na jak długo? Zobaczymy. Skoczek A4, to jest skoczek moi drodzy, idzie oczywiście dziś tutaj na C3. No wystraszył się troszeczkę tego skoczka tutaj po botsow, więc postanowił go dziabnąć. Huknął go moi drodzy gońcem, goniec odbija oczywiście A4 i w tym momencie skoczek B3. Znowu się przysłania na tej linii B kolejnymi figurami, ale być może zaraz zabraknie bierek, które mogłyby tutaj własną piersią charakternie chronić, bronić króla. Zobaczymy. Co gracie teraz? Jeden z kulminacyjnych momentów, gdzie trzeba podjąć ważną decyzję, jak to niektórzy mówią, diecezję. Wieża, C3, moi drodzy, atak na skoczka, atak na hetmana, hetman musi odejść, no ale tak naprawdę wisi pion na A6, bo Błocow zobaczył, że wisi pion, więc tego piona sobie na A6 bierze, no nie roztropnie, nie do końca, bo teraz mamy, moi drodzy, wyeliminowanie, stuknięcie, huknięcie niewygodnego skoczka, który jest na, moi drodzy, B3, ten skoczek broni pola C1, co jest bardzo ważne, więc trzeba go po prostu zabić, koniec bije B3, no, odbicie A bije B3, wieża BC8. Zwróćmy uwagę, jak silne wieże na linice się znajdują. Materiał się równa powolutko, moi drodzy, król jest w opłakanej pozycji, jeśli chodzi o białego monarchę. Piątak naprawdę jest nietykalny, tego piona bić nie można, bo wchodzą przebrzydłe szachy z odsłony ze stratą Hetmana. No i wisi punkt C1, moi drodzy. Co z tym fantem zrobić? Ciężko tutaj cokolwiek postanowić. Tu padło moi drodzy jeszcze Hetman A3, ale tak naprawdę po ruchu kolejnym białe poddają partię z automatu. Co zagrały teraz czarne? Pytanie do was moi drodzy. Oczywiście wieża C1 szach. Białe poddały partię. W oczywiście wizji, że tak powiem, wyobrażając sobie taką kontynuację, jak wieża bije C1, wieża bije C1 z szachem, król musiałby udać się zapewne tutaj, moi drodzy, na A2. Jak kontynuować grę w tym momencie? Zapewne wieża A1 przychodzi do głowy z pięknym checkmate'em. Piękna partia, poświęcony Hetman, no Michał Tal jest prawdziwym tutaj majsterszczykiem, jest prawdziwym maestro gry, takiej kombinacyjnej gry, mm, gry skomplikowanej, no bo on celowo tutaj komplikuje, utrudnia dla rywala grę w szachy. Jak się Wam podobała partia, dajcie znać, moi drodzy. Mam nadzieję, że u Was wszystko gra. Dziękuję, tak naprawdę, jeszcze za te 25 tysięcy subów. Coraz więcej nas tutaj, coraz więcej widzów subskrybuje mój kanał, co niesamowicie uskrzydla mnie i motywuje do dalszej pracy. Napędza niczym najlepsze paliwo. Yy, silnik sportowy, moi drodzy. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i coraz więcej osób będzie się interesowało królewską grą. No bo jest piękna, nieprawdaż? Dobra, tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i oczywiście. Do usłyszenia.